I tak się stało. Amen. 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 Alleluja. Słowo Boże do Marii Michaliny od Apokalipsy. Pan prezydent Polski Andrzej Duda. Słowo Boże dnia 18 października 2019 roku w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Mario Michalino od Apokalipsy, Córo moja umiłowana, potwierdzenie na modlitwie otrzymałaś. Psalm 12 werset 3, zapisz. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i sercem obłudnym. Ja królowa Polski, hetmanka narodu, mówię słowa prawdy mocą Ducha Świętego, do których należy się zastosować, stając w prawdzie i duchu przed moim tronem na Jasnej Górze, gdzie po wyborach zawierzyłeś siebie, kraj i lud mój mojej macierzyńskiej władzy. Totus tuus powtórzyłeś za świętym Janem Pawłem II. Ja hetmanka dotrzymałam słowa, błogosławiąc na pracę, trud administracji, choć i wiele łask zmarnowałeś, pomału odchodząc od Boga w Trójcy Jedynego, zawierzając kłamliwym wargom sojuszników, co na ustach mają słowa pochlebstwa, a w sercu knują zasadzki. Teraz w obliczu zbliżającej się katastrofy totalnej wielkich mocarstw tego świata, Polskę moje królestwo chcę ocalić. Powierzam ci, synu mój, będący na urzędzie prezydenckim z mojej i mojego syna Jezusa Chrystusa świętej woli tą misję obwołania Chrystusa króla wszechświata na króla Polski jego majestatu Boga żywego na błoniach krakowskich, to jest 24 listopada 2019 roku i od tego terminu nie odstąpię. Ty, synu mój, masz zadanie najprzedniejsze, by Polska rosła w siłę i wróg jej nie dotknął. Zorganizuj w porozumieniu z JT arcybiskupem Krakowa Markiem Jędraszewskim i władzami tego królewskiego miasta tą uroczystość ze wszystkimi honorami, by prawdziwie w Twojej ojczyźnie, a moim królestwie rządził mój Syn Jezus Chrystus, Król Polski w każdej dziedzinie życia, zarówno państwowego, socjalnego, kościelnego, to jest duchowego. Konstytucja winna być proklamowana, tak jak jest ten zapis: Bóg, honor, ojczyzna. Żądam, byś ofiarował berło i koronę dla króla Polski, oddając mu władzę symbolicznie, a to się dokona w rzeczywistości. Figura Chrystusa króla Polski niech będzie przygotowana, wybrana przez arcybiskupa Krakowa, dostojna w całej swojej godności. Przymierze zawarte aktem na wzór świętego Jana Pawła II, wszystko co Polskę stanowi, tak jak to uczynił król Jan Kazimierz u stóp moich, pani łaskawej we Lwowie. Według historii te księstwa mi podlegają, bo Bóg jest wierny w swej aliance. Trzeba to powtórzyć wraz z Episkopatem Polski z wolnej woli jak zechcą, tak jak służebnica Boża Rozalia Celakówna to podała, z rządem na czele. I niech się tak stanie. Synu mój, zostałeś wybrany do tej misji mianowania mojego syna na króla Polski, to jest najwyższa godność, jaką ja królowa korony polskiej ci wyprosiłam i żądam, by to pragnienie mojego bolejącego serca zostało wypełnione. Do pomocy daję zastępy aniołów i świętych polskich ziemi, to jest dziedzictwo świętego Jana Pawła II, którego nie można zaprzepaścić. Tylko król Polski w tej nominacji i w tym tytule mu nadanym jest mocą ochronić moje królestwo, a twoją ojczyznę, której na imię Polska, wybrane nowe Jeruzalem. Wtedy potęga wasza wzrośnie, jak mówią te proroctwa księdza Klimuszki, i to się dokona. Wolna elekcja na błoniach Krakowa to jest pospolite ruszenie narodu, ludu mojego, którego jestem przede wszystkim matką. To jest mój apel nadzwyczajny, by tą intronizację Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski dokonać. I to jest, dziecko moje, jedyna szansa na przetrwanie w obliczu III wojny światowej. Odpowiedzialność twoja jako prezydenta jest wielka, ufam, że nie zawiedziesz Matki Najświętszej,
która tobie zaufała dając ci ten urząd, wiele popełniłeś błędów, jednak moje zaufanie jako matki do ciebie jest. Napisz, córko moja Mario Michalino od Apokalipsy, że nie są to słowa twoje, ty tylko jesteś narzędziem, gdzie Duch Święty otwiera twoje serce, by służyć słowem jego mocą jako ten przekaźnik w domach modlitwy świętego Jana Pawła II. Błogosławia i żądam szybkiego kontaktu z J.T. arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, księdzem arcybiskupem Wacławem Depo. Czas i miejsce wolnej elekcji winny być podane przez środki masowego przekazu, niech też ksiądz Piotr Natanek dołączy z armią rycerzy Chrystusa Króla, która jest do tej walki duchowej przygotowana w tej ciszy odosobnienia trwając. Ale teraz tą niesłuszną, jak powiedziałam, suspensę niech ksiądz arcybiskup Krakowa Marek Jędraszewski odważnie odwoła. Powtarzam, jeżeli moje polecenia, a wręcz żądania Królowej Narodu Polskiego nie zostaną wypełnione, to prawdziwie po prześwietleniu sumień, co jest wielkim aktem Bożego miłosierdzia, które wam wskaże miejsce po śmierci piekło, czyściec lub niebo, to po tym wydarzeniu zostanie was Polaków bardzo mało, choć i tak was trują chemistram rzekomi przyjaciele, o czym mówi prorok Pana Jezusa Cyprian Polak, jak również jest Słowo Boże dotyczące urzędników Krakowa. Ja Matka Jezusa Chrystusa Syna Mojego mówię, należy zapoznać się i sercem odpowiedzieć na wezwanie Boże, czas brewe. Dołączyć orędzie, wysłać też do arcybiskupa Krakowa, Częstochowy, opublikować na stronie internetowej Domów Modlitwy Świętego Jana Pawła II. Powtórzyć z woli mojej Matki Kościoła na portalu Krzysztofa Michałowskiego. Pozdrawiam wyżej wymienione ekscelencje, ufam ja Królowa Polski, że nie odmówią mojej prośbie przy wsparciu prezydenta Polski Andrzeja Dudy. I to zadanie zostanie wykonane. I niech się tak stanie, bo mój lud tego pragnie, wywyższenia Króla Jezusa Chrystusa na Króla Polski na błoniach Krakowa, oraz w mojej kaplicy jasnogórskiej Pani umieścić ten obraz Chrystusa Króla podarowanego przez Polonię. I niech się tak stanie. Amen. 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 Potwierdzenie Słowa Bożego. Apokalipsa świętego Jana rozdział 13 werset 6, zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstwa przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. To już w Polsce trwa, profanacja Eucharystii, moich świętych wizerunków, szkoły LGTB, czarne marsze kobiet co są za aborcją. Tęczowe, co słusznie arcybiskup Krakowa odważnie nazwał zarazą. Jeżeli tej intronizacji nie dokonacie według wyżej wymienionego świętego pouczenia, to antychryst zapanuje u was i w was. A więc odwagi synowie moi na urzędach w rządzie, ekscelencje w Episkopacie Polski, odwagi, odwagi wspomaga was święty Andrzej Bobola, patron Polski. Amen. 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 Błogosławię ja Królowa Polski przez zasługi świętych i błogosławionych polskiej ziemi. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 I niech się tak stanie, by Alleluja zaśpiewać w wieczności. To podpowiada anioł Awe, stróż Polski, przypomina też, by to konklawę w Licheniu zwołać i wybrać nowego Piotra. Bo obecny biskup Rzymu, sam się tak nazywa, pobłądził. Przez swoich doradców wszedł w ducha pogaństwa, świętuje wraz z szamanami i szamankami idąc w pląsach z wieloma kardynałami, chce poprowadzić lud mój na manowce, a więc do piekła. Tak jak mówi ten tytuł psalmu 12 wśród zakłamanego świata trwa, werset 8, ty nas zachowasz, o Panie. Ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia. I tak się stanie, gdy wykonacie to najważniejsze zadanie obwołania w wolnej elekcji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski. Amen. 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 Wysłać do prezydenta Polski,
Ojczyzny Twojej z zaznaczeniem, pilne i do rąk własnych. Maria Michalina z domów modlitwy świętego Jana Pawła II, to jest nasz drugi list z woli Bożej wysłany do Waszej Ekscelencji. Bóg zapłać za tamtą odpowiedź. Pozdrawiam w imieniu Kolegium Domów Modlitwy Świętego Jana Pawła II. 18 października 2019 roku. Bóg zapłać, Królowo Korony Polskiej, za Twoje święte słowo pouczenia. Uniżona niewolnica Maria Michalina od Apokalipsy w posłudze ewangelicznej słowa dla braci i sióstr. Złóż dziękczynienie za tą łaskę daną dla moich dzieci wybranych i niech się tak stanie. Zamawiajcie msze święte dla wykonania tego wielkiego zadania, jakie Bóg w Trójcy Jedyny dał dla waszego narodu, by być przykładem i wzorem dla upadającej Europy i innych kontynentów. Ta intencja dziewięciu mszy świętych, które ofiarowałaś z natchnienia Ducha Świętego, brzmi: o łaskę intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski w wolnej elekcji na błoniach Krakowa za wstawiennictwem Królowej Polski, świętego Józefa, świętej Jadwigi Królowej, świętego Kazimierza Królewicza, świętej Faustyny, świętego Jana Pawła II, za przyczyną świętych Franciszkanów, świętych męczenników, to jest świętego Andrzeja Boboli, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, straży świętego Michała Archanioła, anioła stróża Awe Polski, aniołów i wszystkich świętych. Domy modlitwy świętego Jana Pawła II z łaski Bożej zamówiły 3 pełne nowenny w tej intencji. Zapraszamy do działania, dopóki liturgia mszy świętych nie jest zmieniona, co daj Boże, by nie dotknęło Episkopatu Polski. Amen. Amen.